Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Czasami dochodzimy do takiego punktu w życiu, kiedy wszystko wydaje się być na właściwym miejscu. Tak jak sobie zaplanowaliśmy, a może nawet lepiej. Dużo zależy od tego, jakich ludzi spotykamy na swojej drodze i jakie decyzje podejmujemy. Zdarza się niestety też, że po jakimś czasie w tej naszej poukładanej, spokojnej codzienności pojawiają się problemy. Zdarza się, że okazują się być nie do przejścia. Jak to mówią, tam gdzie w bajkach następuje szczęśliwe zakończenie, to w rzeczywistości tam dopiero wszystko się zaczyna. Zaczyna się prawdziwe życie. Shona Tia Fey znajdowała się właśnie w tym gorszym momencie swojego życia. Mimo to była optymistką. Z nadzieją patrzyła w przyszłość i wierzyła, że wszystko da się jeszcze naprawić. Niestety jej dalsze plany, nadzieje i marzenia pozostały niespełnione, bo pewnego wrześniowego poranka ktoś wszystko to jej odebrał. Zapraszam do wysłuchania. Shona Ann Castleton urodziła się 13 marca 1966 roku w Salt Lake City, w mieście w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w stanie Utah. Dziewczyna wychowywała się w rodzinie Mormonów. Miała jedną siostrę i 5 braci. Jako dziecko uwielbiała czytać oraz rysować, w szczególności kwiaty. W szkole była cheerleaderką i miała szerokie grono przyjaciół. Shona ze swoimi rodzicami i rodzeństwem kilkukrotnie się przeprowadzała. Najpierw zamieszkali w stanie Pensylwania, a potem w Wirginii Północnej. Natomiast w 1994 roku, gdy Shona miała 28 lat, postanowiła już wtedy sama zamieszkać w Las Vegas. Vegas nazywane jest światową stolicą rozrywki. Kojarzy się przede wszystkim z kasynami, luksusowymi hotelami, gwarem i migoczącymi światłami. Shona była przekonana, że jest to miejsce właśnie dla niej, że będzie tam miała duże możliwości. Początkowo kobieta pracowała w jednym z luksusowych domów handlowych, gdzie zajmowała się sprzedażą kosmetyków, a kilka lat później zatrudniła się jako kelnerka w hotelu Fiesta. Następnie przeniosła się do 4-gwiazdkowego, popularnego hotelu The Palms. Kobieta świetnie odnalazła się w nowym miejscu. Klienci ją uwielbiali. Shona była wprost stworzona do pracy z ludźmi. Była pracowita, zawsze uśmiechnięta, a satysfakcja klienta była dla niej najważniejsza. Na pierwszy rzut oka było też widać, że Shona po prostu lubi tę pracę. Co więcej, atmosfera panująca w The Palms była bardzo dobra. Wszyscy trzymali się razem i się wspierali. Shona traktowała koleżanki z pracy trochę jak członków własnej rodziny. Dodatkowo kobieta nieźle zarabiała, więc generalnie była bardzo zadowolona. Shona była opisywana przez bliskich jako pozytywnie nastawiona do ludzi, pełna życia, przebojowa kobieta. Zawsze miała dużo do powiedzenia. Cieszyły ją małe rzeczy i do każdego podchodziła z ogromną życzliwością. Shona przyciągała uwagę, była zadbana, miała piękne blond włosy, smukłą sylwetkę i była naprawdę śliczną kobietą. W 2002 roku w kasynie, w którym pracowała, poznała swojego przyszłego męża, George'a Tia Fey. Shona od razu wpadła mężczyźnie w oko i to przyciąganie było wzajemne. Wkrótce George i Shona zaczęli się spotykać i stali się praktycznie nierozłączni. George był wysoki, dobrze zbudowany i pewny siebie. Był dobry praktycznie we wszystkim, czego się dotknął. W liceum był gwiazdą szkolnej drużyny, został też królem balu. Później szkolił się w Akademii Wojskowej w West Point, która kształci przyszłych oficerów na potrzeby wojsk lądowych, a po jej ukończeniu służył w Korpusie Inżynieryjnym Armii Stanów Zjednoczonych.
Jego znajomi i członkowie rodziny wspominają, że mężczyzna był charyzmatyczny, towarzyski, niezwykle czarujący. Z chęcią służył pomocą, był oddany i lojalny. Regularnie wysyłał pieniądze swojej matce, która opiekowała się jego niepełnosprawną młodszą siostrą. Z uwagi na to, że zawsze chciał pomagać innym ludziom, finalnie został strażakiem. Gdy poznał Seanę, pracował właśnie w straży pożarnej. Wszyscy uważali, że George i Seana są świetnie dobraną parą. Mężczyzna cały czas powtarzał swoim bliskim, że Seana jest całym jego światem. Wkrótce urodziła się córeczka pary, Madison Taylor TFA. Dla Seany dziecko było wszystkim. Kobieta była wspaniałą i oddaną matką. Gdy spędzała czas z córką, to praktycznie nic innego się dla niej nie liczyło. Kiedy Madison trochę podrosła, wspólnie urządzały sobie karaoke i razem śpiewały. George troszczył się o swoją żonę i córkę najlepiej jak tylko mógł i ci troje razem tworzyli taką małą, szczęśliwą rodzinę. 16 marca 2006 roku Seana i George wzięli ślub na plaży na Hawajach. Wszystko nie mogło układać się lepiej. Byli w sobie zakochani, mieli ukochaną córeczkę, pracę i finansowo również im się powodziło. Po 2 latach małżeństwa coś jednak zaczęło się zmieniać. George stracił wówczas sporo pieniędzy z uwagi na krach na rynku nieruchomości. Seana należała do osób, które lubią wydawać pieniądze, a George wolał oszczędzać. Pojawiły się więc pierwsze nieporozumienia i kłótnie. Wkrótce mężczyzna swoją frustrację spowodowaną niepowodzeniami finansowymi zaczął wyładowywać na swojej żonie. Stał się też zazdrosny i zaborczy. Wprost krytykował Seanę, jej zachowanie, a nawet potrafił powiedzieć przy ich córce, że kobieta ubiera się jak dziecko. Nie przypominał już ani trochę mężczyzny, w którym Seana kilka lat temu się zakochała. George zatrudnił też bezdomnego do pomocy przy pracach w domu i ogrodzie. Okazało się, że ci dwoje się przyjaźnili. Seana natomiast nie czuła się komfortowo w towarzystwie nowego pracownika. Nie chciała, aby mężczyzna przebywał w ich domu i nie wzbudzał on jej zaufania. Z drugiej strony znajomi George'a wspominają, że George od zawsze zachowywał się właśnie w ten sposób. Często zagadywał do bezdomnych i starał się im pomóc. W każde święto dziękczynienia rozdawał bezdomnym zupę. Gdy tylko mógł i miał okazję, to zawsze pomagał. Jednak jego zachowanie oraz to, że nie umiał poradzić sobie z tym, że coś w końcu poszło nie po jego myśli, doprowadziło do tego, że napięcie między nim a Seaną ciągle tylko rosło. W końcu po 10 latach związku kobieta postanowiła, że powinni od siebie odpocząć i wraz z córką się wyprowadziła. Zamieszkała wtedy na obrzeżach Las Vegas w Summerlin i dzieliła z George'em opiekę nad córeczką. Seana początkowo nie brała pod uwagę rozwodu. Mimo rozżalenia i smutku kobieta wierzyła, że potrzebują z mężem spojrzeć na wszystko z innej perspektywy i uda im się finalnie odbudować swoje małżeństwo. Wspólnie zdecydowali się nawet rozpocząć terapię małżeńską. George także nie chciał rozstania oraz przechodzić przez rozwód. Wspólnie zdecydowali więc, że będą starali się naprawić swoją relację. Czas powoli mijał, a Seana i George cały czas mieszkali osobno. I im dłużej to trwało, tym kobieta widziała coraz mniejsze szanse na ich ponowne zejście się. Na początku września 2012 roku ktoś włamał się do domu Seany. Gdy kobieta wróciła z pracy, w jej mieszkaniu panował ogromny bałagan. Rzeczy były porozrzucane, a kilka przedmiotów zniknęło. Oprócz pierścionka zaręczynowego, ku jej zdziwieniu, znikły również jej majtki, dół od bikini oraz czarna sukienka. Co jednak było jeszcze bardziej dziwaczne, włamywacz zostawił w jej domu, na pralce, starannie złożone bokserki w rozmiarze S oraz
wypił trochę wódki z butelki, która znajdowała się w lodówce. Shona była całą tą sytuacją przestraszona. Nie wiedziała też, czy było to zwykłe włamanie, czy ktoś sobie ją upatrzył i dlatego dodatkowo zniknęły jej rzeczy osobiste. Mimo wszystko po upływie 3 tygodni kobieta coraz mniej myślała o tym incydencie. Skupiła się jak zawsze na pracy i opiece nad Madison. Aż nadszedł 29 września 2012 roku. Tego dnia Shona skończyła pracę jak zawsze o 3 w nocy. O 3.01 przyłożyła kartę do czytnika rejestrującego czas pracy, a następnie wyszła z kasyna i wsiadła do swojego samochodu. Droga do domu zajmowała jej zwykle około 30 minut, więc na miejsce dojechała prawdopodobnie około 3.30. Po zaparkowaniu auta weszła do mieszkania przez drzwi garażowe. Gdy kobieta zaczęła kierować się w stronę schodów na piętro, została zaatakowana. Napastnik uderzył ją w głowę młotkiem, a następnie, gdy osunęła się na podłogę, skoczył na nią i zaczął zadawać kolejne ciosy. Shona płakała i błagała o życie. W kółko powtarzała: dlaczego to robisz? Mężczyzna jednak nie odezwał się ani słowem. Kiedy Shona w końcu przestała się ruszać, sprawca zabrał narzędzie zbrodni i wyszedł przez drzwi w garażu. Około 9 rano mąż Shony, George, skończył pracę i odebrał swoją córkę z domu babci. Bowiem gdy Shona pracowała, Madison zazwyczaj przebywała albo z George'em, albo właśnie z babcią. Po odebraniu córki, mężczyzna zaczął kierować się w stronę domu Shony. Musiał wziąć stamtąd kilka rzeczy należących do dziewczynki, bo miała ona spędzić z nim kilka dni. Gdy George dotarł na miejsce i wysiadł z samochodu, to od razu rzuciło mu się w oczy to, że drzwi do garażu w domu jego żony są otwarte. Shona nigdy ich tak nie zostawiała. Kiedy George wszedł do mieszkania, zobaczył, że dom jest zupełnie splądrowany, a Shona leży martwa na podłodze. Od razu w popłochu zadzwonił na numer alarmowy. Podczas tego zgłoszenia mężczyzna próbował tłumaczyć operatorowi, że znalazł zakrwawione ciało swojej żony, że kobieta niestety się nie rusza i jest sztywna. George oznajmił również, że jest razem ze swoją 8-letnią córeczką i że chciałby jak najszybciej zabrać ją do domu swojej matki. Mężczyzna wydawał się być całkiem spokojny, biorąc pod uwagę okoliczności, ale słychać było, że czasami ciężko mu było zebrać myśli. Obrażenia na ciele Shony wskazywały na to, że narzędziem zbrodni był młotek. Kobieta miała zmiażdżoną czaszkę i połamane palce. Shona próbowała się bronić i prawdopodobnie zakrywała rękoma swoją twarz, stąd też rany obronne na jej rękach. Na boku jej głowy znajdowała się tak głęboka dziura, że ratownicy początkowo myśleli, że kobieta została postrzelona. Atak był nad wyraz brutalny. Policjanci postanowili najpierw przesłuchać męża Shony. Partner i inne osoby z bliskiego otoczenia ofiary zawsze bowiem w pierwszej kolejności wzbudzają zainteresowanie policji. George miał mocne alibi. W trakcie ataku był w pracy. Odbywał wówczas 24-godzinną zmianę jako strażak, co potwierdzili jego współpracownicy. Funkcjonariusze musieli więc szukać innych tropów. Próbowali ustalić, czy Shona miała wrogów, czy może ktoś jej źle życzył, a także czy podczas pracy w kasynie nie spotkała jakiegoś klienta, który ją później nachodził albo się jej narzucał. Śmierć Shony przeraziła jej przyjaciółki i współpracownice, które kończyły pracę w podobnych godzinach co ona. Kobiety zaczęły bać się o swoje bezpieczeństwo i jednocześnie zastanawiać, czy ktoś ich czasem nie obserwuje po wyjściu z kasyna. Zazwyczaj kończyły pracę późno w nocy,
i obawiały się, że może ich spotkać podobny los co Shaunę. W końcu śledczy dotarli też do informacji o włamaniu do domu Shauny, które miało miejsce 3 tygodnie wcześniej. Brali pod uwagę to, że włamywacz mógł wrócić na miejsce zdarzenia i tym razem, zupełnie się tego nie spodziewając, natknąć się na Shaunę. Policjanci zastanawiali się, czy mogło to być włamanie, podczas którego coś poszło nie tak i w efekcie Shauna straciła życie. Co prawda, bardzo rzadko zdarza się, aby złodziej wrócił w to samo miejsce, no ale z drugiej strony nie było to niemożliwe. Podczas rozmów z sąsiadami wyszło na jaw, że jeden z nich 29 września między 3.30 a 4.00 słyszał jakiś dźwięk, jakby huk dochodzący z domu Shauny. Pozwoliło to z początku zawęzić czas, w którym z dużą dozą prawdopodobieństwa doszło do ataku. Inny sąsiad wkrótce sam skontaktował się z funkcjonariuszami, gdy znalazł telefon, kartę zdrowia oraz kosmetyki ofiary. Wszystkie te przedmioty były rozrzucone na ścieżce w okolicy apartamentów Willowbrook, czyli trochę ponad pół kilometra od domu Shauny. 24 godziny po odnalezieniu ciała na policję zgłosił się kolejny świadek. Mężczyzna znany jako Duży Will. Tak naprawdę nazywał się on William Penix, mieszkał w Las Vegas wiele lat i pracował jako konserwator w jednym z kompleksów mieszkalnych. Starał się też pomagać byłym więźniom w ich powrocie do społeczeństwa. Jeden z nich powiedział mu jednak coś, obok czego mężczyzna nie mógł przejść obojętnie i czym musiał podzielić się ze śledczymi. Mianowicie były osadzony, którego Duży Will znał tylko pod pseudonimem Hart, powiedział mu, że zabił kobietę, że uderzył ją tyle razy młotkiem, że aż go złamał. Mężczyznę nazywano Hartem, bo był szczupły i szybki. Mieszkał w namiocie na obrzeżach Las Vegas. Hart nie był szczególnie przestraszony tym, co się stało. Wręcz przeciwnie. Zgodnie z tym, co zeznał Duży Will, był on wręcz zadowolony, jakby wykonał jakąś misję. Dodatkowo cały czas się uśmiechał, gdy opowiadał o szczegółach tego ataku. Gdy więc Duży Will następnego dnia w wiadomościach zobaczył informację o śmierci Shauny i o jej okolicznościach, to po prostu zgłosił się na policję. Wtedy wiedział już, że Hart jednak powiedział mu prawdę. Duży Will wiedział, gdzie Hart często przebywa. Można go było spotkać w okolicy jednego ze sklepów o nazwie Albertsons, gdzie mężczyzna zazwyczaj zdobywał jedzenie. Krótko mówiąc, głównie je stamtąd kradł. Natomiast na stacji benzynowej Chevron po drugiej stronie ulicy Hart regularnie sprzedawał nielegalne substancje. Policjanci wraz z Dużym Willem zdecydowali się więc udać się w tamte miejsca. Szczęście im sprzyjało, bo Hart był akurat na terenie stacji benzynowej. Szybko też okazało się, że mężczyzna ma przy sobie narkotyki, więc funkcjonariusze mieli powód, aby go aresztować. Tajemniczym Hartem był Noel Stevens, znany policji drobny przestępca, który miał na swoim koncie liczne kradzieże oraz handel narkotykami. Mężczyzna podczas przesłuchania zaprzeczył, aby miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Shauny. Przyznał, że rzeczywiście mieszka w namiocie na wzgórzu nieopodal centrum Las Vegas. Policjanci postanowili więc zlokalizować jego namiot i przeszukać pobliską okolicę. Namiot był rozbity niecałe 13 km od bulwaru Las Vegas Strip. Znajdował się jednak dość daleko od jakichkolwiek zabudowań. Obszar ten był raczej odosobniony i ustronny, a także bardzo rozległy. Funkcjonariusze obawiali się, że jeśli podejrzany zakopał potencjalne dowody gdzieś w tamtym miejscu, to mogą ich szukać tygodniami. Zaczęli od przeszukania samego namiotu, a okolice monitorował helikopter. Wkrótce odkryto zakrwawione spodnie.
Niedługo potem wyszło na jaw, że krew należała do Shauny TFA. Śledczy jednak cały czas zastanawiali się, co tak naprawdę łączy Noela Stevensa z Shauną, w jaki sposób zatrzymany spotkał swoją ofiarę i co się stało, że Stevens, który miał na swoim koncie głównie zarzuty narkotykowe i kradzieże, dopuścił się morderstwa. Gdy policjanci oznajmili Stevensowi, że są w posiadaniu obciążających go dowodów, mężczyzna przyznał się do winy. Wkrótce nastąpił kolejny przełom. Podczas przeglądania jego telefonu śledczy natrafili na kontakt, który wydał im się intrygujący. Kontakt, który ich zdaniem mógł połączyć wszystkie części układanki w jedną całość. Stevens stosunkowo często rozmawiał z właścicielem tego numeru. Gdy zapytano go, czyj to numer, mężczyzna odpowiedział, że George'a, jego przyjaciela, strażaka. Był to numer George'a TFA, męża Shauny. Noel Stevens był natomiast tym bezdomnym, z którym George się przyjaźnił i którego zatrudnił do wykonywania dorywczych prac u siebie w domu. Był to ten mężczyzna, którego Shauna się obawiała i w stosunku do którego miała dziwne przeczucia. Co ciekawe, siostra Shauny, kobieta imieniem Paula, od samego początku podejrzewała nikogo innego jak George'a. Mimo jego alibi, kobieta już na wstępnym etapie śledztwa podzieliła się swoimi przeczuciami z policją. Nie umiała powiedzieć, jak mężczyzna dokonał czynów, o którego podejrzewała, ale była niemal pewna, że to właśnie on stoi za atakiem na jej siostrę. Kobieta wspominała, że biorąc pod uwagę wszystkie rozmowy, które odbyła z Shauną w ostatnim czasie, George był pierwszą osobą, która przyszła jej do głowy, gdy dowiedziała się, że jej siostra nie żyje. Kobieta wraz ze swoim mężem tak szybko jak tylko mogła przyleciała z Nashville do Las Vegas. Paula podkreśla, że ciężko jej nawet wyobrazić sobie, co spotkało Shaunę. Wkrótce policyjne poszukiwania przyniosły kolejne tropy. Na obszarze obozowiska Stevensa znaleziono ubrania należące do Shauny. Te, które zostały jej skradzione podczas pierwszego włamania do jej mieszkania. 3 tygodnie przed jej śmiercią. Później ustalono także, że na butelce wódki, którą włamywacz wtedy się uraczył, znajdowało się DNA Stevensa. W okolicach namiotu znaleziono również kartonową etykietkę z kodem kreskowym, ceną i informacjami odnośnie produktu, jakim był młotek. Policjanci szybko dotarli wówczas do nagrań z monitoringu ze sklepu, gdzie Stevens kupił narzędzie zbrodni. Mogli wtedy zobaczyć, że podczas tych zakupów nie był on jednak sam. Towarzyszył mu bowiem George TFA. Mężczyźni na nagraniu rozmawiali i śmiali się. Kupili młotek, nóż i rękawiczki. W oczach śledczych wszystko zaczęło w tamtym momencie układać się w końcu w logiczną całość. Wyglądało na to, że to mąż Shauny, George, był mózgiem całej operacji i to on stał za zleceniem morderstwa swojej żony. Stevens zeznał, że George zapłacił mu już $600 w gotówce i obiecał mu o wiele więcej po wykonaniu zlecenia. Razem podobno spędzili długie godziny planując te zbrodnie. Bilingi wykazały, że George rozmawiał ze Stevensem aż 87 razy we wrześniu 2012 roku, w tym 5 razy w noc przed zabójstwem Shauny. Stevens twierdził, że to George dał mu klucze do mieszkania kobiety, kupił mu ciemne ubrania i zasugerował, żeby włamał się do mieszkania Shauny kilka tygodni przed planowanym zabójstwem. Natomiast 29 września 2012 roku Stevens po raz kolejny wszedł do mieszkania kobiety i początkowo ukrył się w szafie. Po jakimś czasie postanowił jednak przenieść się do salonu i to właśnie tam czekał, aż 46-latka wróci do domu. Gdy usłyszał, że samochód kobiety podjechał na podjazd, był w pełnej gotowości.
Kiedy Shona weszła do środka i zaczęła kierować się na górę, sprawca zaszedł ją od tyłu i wówczas zaatakował. Stevens miał na głowie kominiarkę, więc Shona nie rozpoznała swojego napastnika. Gdy kobieta po jednym z pierwszych uderzeń upadła na podłogę, sprawca bez wahania kontynuował atak. Aczkolwiek trzonek młotka w pewnym momencie się złamał. I wtedy mężczyzna złapał za metalową końcówkę i nadal uderzał swoją ofiarę, aż do momentu, gdy kobieta przestała się ruszać. Stevens zaoferował nawet funkcjonariuszom, że zaprowadzi ich do miejsca, gdzie zakopał narzędzie zbrodni. Gdy śledczy finalnie je znaleźli, na młotku cały czas znajdowały się ślady krwi. 8 października śledczy postanowili porozmawiać z bliskimi George'a. Pod koniec tej rozmowy poinformowali matkę i siostrę mężczyzny, że jest on w ścisłym kręgu podejrzanych, jeśli chodzi o sprawę Shony i prawdopodobnie niedługo zostanie aresztowany. Kobiety były przerażone i zupełnie zaskoczone. Stanowczo podkreślały, że George na pewno nie miał nic wspólnego ze śmiercią swojej żony. Niedługo po wizycie policjantów siostra George'a zadzwoniła do swojego brata, by przekazać mu to, czego się dowiedziała. Zaraz potem George wsiadł w swój samochód i zaczął nerwowo jeździć po ulicach Las Vegas. Tę szaleńczą podróż zakończył, uderzając z prędkością 130 km na godzinę w betonową zaporę na drodze. Na jezdni nie było widać śladów hamowania. Funkcjonariusze wierzą, że mężczyzna chciał wówczas targnąć się na swoje życie. George jednak przeżył, zdaniem śledczych przede wszystkim dzięki zapiętym pasom. Ostatecznie mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie kilka dni później policjanci poinformowali go o tym, że jest aresztowany. Zarówno Noel Stevens, jak i George TFA zostali więc postawieni w stan oskarżenia. Stevens przyznał się do winy i zgodził się zeznawać przeciwko George'owi w zamian za zmniejszenie jego wyroku poprzez odstąpienie od kary śmierci. Finalnie mężczyzna został skazany na karę pozbawienia wolności od 42 lat do dożywocia. W sierpniu 2015 roku rozpoczął się natomiast proces George'a TFA. Mężczyzna cały czas utrzymywał, że jest niewinny. Stevens miał być w tej sprawie kluczowym świadkiem. Problemem była jedynie jego wiarygodność. Mężczyzna był alkoholikiem, który miał problemy psychiczne, był wcześniej wielokrotnie karany, a także sam brał udział w zabójstwie Shony. Stevens zeznał, że jego znajomość z George'em trwała kilka dobrych lat, a kiedyś nawet mieszkali na tej samej ulicy. Od czasu do czasu Stevens wykonywał dla George'a drobne prace i podobno przez cały ten czas mężczyźni również się przyjaźnili. Stevens podziwiał George'a i to zdaniem oskarżyciela spowodowało, że łatwo było George'owi nim manipulować. Sam Stevens przyznał, że gdy poznał Shonę, to dostrzegł, że między nią a jego przyjacielem dochodzi do ciągłych kłótni. George kiedyś powiedział mu nawet, że jego żona wydaje jego zdaniem stanowczo za dużo pieniędzy. Gdy po raz pierwszy padła z ust George'a propozycja, aby Stevens pozbył się jego żony, to mężczyzna był przekonany, że przyjaciel żartuje. Kiedy jednak pojawiła się w zamian oferta $5,000, Stevens po prostu się zgodził. W rzeczywistości mężczyzna otrzymał jedynie $600, a dodatkowo zastawił pierścionek zaręczynowy, który ukradł Shonie podczas pierwszego włamania. Stevens twierdził też, że George powtarzał mu, że podczas ataku musi użyć młotka z trzonkiem z włókna szklanego, bo drewniany może w takiej sytuacji pęknąć. Razem kupili więc tego rodzaju młotek, lecz policja zarekwirowała go Stevensowi podczas przypadkowego przeszukania. W związku z tym finalnie napastnik użył młotka z drewnianym trzonkiem,
który w istocie podczas ataku uległ uszkodzeniu. W krzyżowym ogniu pytań Stevens przyznał, że miewa omamy słuchowe i halucynacje. Obrońca George'a starał się wówczas udowodnić, że to wyłącznie Stevens odpowiada za śmierć Shauny i że jego wersja wydarzeń dotycząca udziału George'a jest jedynie wytworem jego wyobraźni. Strona obrony starała się również podważyć inne dowody. Mianowicie twierdziła, że nagranie z monitoringu, na którym widać, jak George i Stevens kupują młotek, nóż i rękawiczki, dowodzi jedynie, że mężczyźni nabyli różne narzędzia, których Stevens równie dobrze mógł potrzebować do wykonania koniecznych w domu napraw. Podczas rozprawy George w ogóle nie zabrał głosu. Oskarżyciel przedstawił mężczyznę jako człowieka o dużym ego, osobę, która jest przyzwyczajona do tego, że zawsze dostaje to, czego chce. Gdy więc w życiu oskarżonego pojawiły się problemy małżeńskie i finansowe, to nie był on w stanie znieść faktu, że czegoś w końcu nie jest w stanie kontrolować. W sądzie zeznawała siostra George'a, Maria, a inni członkowie rodziny i przyjaciele pojawili się na sali sądowej, aby pokazać mężczyźnie swoje wsparcie. Nie wierzyli w jego winę. Pamiętali go jako życzliwego, pracowitego i pełnego współczucia mężczyznę, który zawsze był gotowy do pomocy. Bliscy Shauny również nie opuścili ani jednego dnia procesu. Często pojawiali się na sali rozpraw w różowych ubraniach, czyli w ulubionym kolorze Shauny. George TFA ostatecznie został uznany za winnego i skazany za morderstwo pierwszego stopnia na dożywocie, bez możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz dodatkowo na karę od 32 do 81 lat więzienia za 6 innych zarzutów, w tym spisek w celu morderstwa, włamanie i napad. Podczas odczytywania wyroku mężczyzna nie okazał zupełnie żadnych emocji. George zdecydował się później złożyć apelację. Dopiero wtedy w końcu oficjalnie przyznał się do winy. Do wniosku dołączył także swoje odręczne notatki, gdzie wypowiada się o sobie w trzeciej osobie i tłumaczy, że leki, które przyjmował, tak bardzo wpłynęły na jego stan psychiczny, że przestał odróżniać dobro od zła. Był przekonany, że to Bóg kieruje jego postępowaniem i chce, aby mężczyzna chronił swoją córkę i dlatego miał popełnić to przestępstwo. Jeśli chodzi o leki, o których George wspomina, to mężczyzna wcześniej doznał wypadku w miejscu pracy i w jego następstwie był zmuszony brać leki przeciwbólowe, leki hormonalne oraz takie blokujące działanie receptorów estrogenowych oraz Adderall, czyli preparat stosowany w leczeniu ADHD. George dodatkowo twierdził, że jego prawnik był nieefektywny i zupełnie zignorował jego problemy psychiczne, nie zwracając się z wnioskiem o poddanie go ocenie psychiatrycznej. Apelacja George'a została jednak finalnie odrzucona, a wyrok podtrzymany. Córkę Shauny i George'a wychowuje matka Shauny. Dość przerażające jest to, że George, mimo że wiedział, że jego żona nie żyje, to zabrał do jej mieszkania tego feralnego dnia swoją własną córkę, tym samym narażając ją na to, że zobaczy coś, czego nie powinna, narażając ją z pełną świadomością na potencjalną traumę. A potem w apelacji miał jeszcze tupet twierdzić, że dopuścił się morderstwa, aby chronić swoje dziecko. Bliscy Shauny założyli grupę o nazwie Justice for Shauna, która zajmuje się zwiększaniem świadomości odnośnie przemocy domowej. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was odnośnie tej sprawy. Jeśli uważacie, że materiał wart jest Waszej łapki w górę, to będę niezmiernie wdzięczna jak zawsze. Zachęcam również do subskrypcji. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!